Hej kochani, wczoraj słuchajcie, byliśmy po prostu w rewelacyjnym miejscu na obiad. Była to restauracja z zielonym piecem w Olsztynku. Bardzo serdecznie Was zachęcam, żebyście tam wpadli i coś przekąsili, ponieważ jedzenie było po prostu przepyszne. Obsługa również była fantastyczna, w ogóle była taka sytuacja, że weszliśmy tam, no i się okazało, że niestety nie ma miejsc, nie ma już wolnych stolików. I wtedy właścicielka sama zorganizowała dla nas miejsce, zaprowadziła nas jakby na tyły ogrodu, który jest przepiękny. I tam było jeszcze bardzo dużo stolików i mieliśmy tam praktycznie cały właśnie ogród dla siebie i mogliśmy zjeść pyszny obiadek w przepięknym otoczeniu. Pani powiedziała, że nie wykorzystują tych stolików, bo po prostu brakuje im rąk do pracy, także no mega szkoda, bo dużo, dużo więcej gości mogliby w ten sposób obsłużyć u siebie w restauracji i nakarmić. Było tam naokoło pięknie, dużo zieleni. Mieli jakby swój własny ogródek z własnymi warzywami, a wzdłuż płota rosły piękne, ogromne krzaki z porzeczkami, także naprawdę wyglądało to wszystko rewelacyjnie. Tak jak powiedziałam, jedzenie przepyszne, porcje ogromne, wszystko bardzo ładnie podane. Obsługa była przesympatyczna, czuliśmy się tam prawie jak jakieś VIP-y, bo każdy nas pytał, czy wszystko w porządku, czy nam smakuje, jaka opinia na temat jedzenia, gdzie jest toaleta, także było bardzo, bardzo sympatycznie. Fajne też pod kątem dzieci. Od razu przyniesiono nam krzesełko dla naszej młodszej córki. Dla starszej córki otworzono taką fajną, zamkniętą przed deszczem drewnianą piaskownicę. Była zjeżdżalnia też dla niej. Było fajne menu dla dzieci, na które do wyboru były 3 różne zupy, 4 dania główne i 2 desery. Także naprawdę też dla dzieci było z czego wybierać. I bardzo, bardzo, bardzo nam się tam podobało. Także bardzo serdecznie Was zachęcam i polecam Wam. A jak nie wierzycie, to zobaczcie sami.